Czyli ty masz 15, ja mam 4 dychy. No ty właśnie. Idziesz sama. Ale nie, co państwo sądzą ten temat, tak na serio? Dobry panu, telewizja, rzecz jasna. Czy wie pan, co będzie się działo w Ostródzie w ten weekend? Będą dni Ostródy. Nie, nie wiemy. No pewnie, dni Ostródy. Dni Ostródy? Chyba dni Ostródy są, tak? W ten weekend dni Ostródy. Niestety nie. Dni Ostródy chyba prawdopodobnie. Tak, będą dni Ostródy. Nie. Nie za bardzo się orientujemy. Mhm, dni Ostródy będą i będą koncerty przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Nie słyszeliście nic? Nie. O, nawet będzie jakaś taka podobno gwiazda, bardzo lubiana przez osoby w waszym wieku, Roxana. Węgiel? Węgiel? Nie kojarzę. Dni Ostródy. Wybieracie się na jakiś koncert? Chyba tak. Niestety wyjeżdżam. Jak mieszkamy w Ostródzie, to na pewno staramy się. Będziemy poza miastem, niestety. Nie będzie, nie będzie. Mnie też nie. Raczej nie. Czy będziemy na miejscu, to tak? Nie. Tak, na Roxanę Węgiel. Wybiera się pani? Oczywiście, że tak. Na co? Na Leocze. A czy wie pani, co będzie się dokładnie działo? Wiem, że będzie Komodo, kombi, ale nie interesuję się dokładnie, bo nie mogę iść. Słyszałam, że mają być jakieś koncerty, ale oprócz tego to nie wiem. Jakieś koncerty, ale Mikcyc? Jakie dokładnie, to nie wiem. Nie wiem. No, Mikcyc między innymi też, tak. Czy wiedzą państwo może, po ile będą bilety, w jakiej cenie? Taniej będą dla mieszkańców Ostródy, o ile dobrze pamiętam, po 15 zł, a dla przyjezdnych po 45 albo 40. Dla przyjezdnych i dla mieszkańców gminy 40 zł, 15 dla mieszkańców miasta. I co państwo sądzą na ten temat? Bardzo mnie to zdziwiło, tak powiem. A dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że żeby zachęcać turystów, to nie można dawać wyższych cen. Wydaje mi się, że taki podział po co? No to jest, czemu, dla mnie to jest... czemu ma służyć taki podział? Wie pani co, no Ostrudzianie odprowadzają podatki w mieście. My odprowadzamy do gminy, tak, bo my jesteśmy też spoza miasta, także to nie jest dla mnie nic nadzwyczajnie dziwnego. No to jest taka cena przystępna. 40 zł? Przystępna cena. Okej. Okay. Dobra, jak wybiera się pani na dni Ostrudy? Nie, bo nie jestem stąd. Szczerze mówiąc, to troszeczkę chyba niesprawiedliwe. Mhm. Dlaczego mają ludzie, którzy przyjeżdżają na nas wypocząć, płacić drożej niż my tutaj na miejscu? Wydaje mi się, że powinny być te ceny równe dla każdego. Znaczy rozumiemy, że jest to płatne, bo wiadomo, że jest to dość spory koszt, szczególnie, że są takie te certysi, no ale no jest dość spory. Myślę, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taką kwotę. No myślę, że mądre, że to jest takie lokalne dla naszych tutaj mieszkańców, że fajny pomysł, że zachęcająco. Cena jest na pewno atrakcyjna. Mhm. A dla turystów i osób spoza Ostródy? 40? 40. No trochę może wysoka cena jak na jedną osobę, bo jak rodzina na przykład czteroosobowa, to już jest spory koszt, prawda? Mhm. No bo gmina to na przykład Kajkowo, Międzylesie. Właśnie, właśnie, czyli dla nich już jest 40, tak? Mhm. No to myślę, że trochę wysoka cena. Uważam, że to jest zdecydowanie za duża różnica. Jeśli już stosować taki podział, to na pewno nie z taką różnicą cenową. Uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe. To znaczy, to jest święto Ostrudzian, ale też zapraszamy jako miasto gości z zewnątrz i powinni mieć możliwość też kupna biletów może troszkę w bardziej atrakcyjnej cenie. Nie jest to w porządku moim zdaniem. Nie. No nie wiem, czy to sprawiedliwe jest, ale mnie cena 15 zadowala. Bo to jest takie rozdzielanie ludzi, tak jakby to tak nazwać. No nie wiem, dla mnie takie dziwnie zrobili. No dla mnie też powinny być takie same ceny. No Międzylesie będzie płacić 40. No, dlatego... No to jest głupota. Tak, słyszałam i uważam, że to jest bez sensu. Znaczy, mi jako mieszkanka Ostródy, no to satysfakcjonuje, ale... Nie, wydaje mi się, że jakby to jest odganianie od przyjeżdżania turystów troszeczkę, nie? Jakby przez to turyści nie mają większej zachęty na to, żeby przyjechać. Ale to i tak nie jest dużo, 40 zł no za No nie jest koncert. To dużo, no fakt, ale patrząc na przekrój tego, że mieszkanie zapłaci 15, jakbym był turystą, bo jestem. No właśnie, bo pan spoza, a pani z Ostródy. Tak. Tak. I patrząc na to, to no ja nie idę. Ja chyba nie pójdę. Okay. Czyli pan zostaje z dzieckiem, pan idzie na koncert. Tak, tak ja będzie.